zakłada się, FAO, Światowa Organizacja Zdrowia zakłada, że konsumpcja mleka, a przez to produkcja mleka będzie stale i systematycznie wzrastać. W Mikołajkach odbyła się konferencja Bezpieczny Produkt Spożywczy, która przyciągnęła kilkudziesięciu przedstawicieli producentów żywności z całej Polski. Konferencji, która miała miejsce w dniach 14-15 listopada, patronował Zakład Produkcji Mleczarskiej Mlekpol w Mrągowie. Uczestnicy konferencji debatowali na temat jakości i bezpieczeństwa produkcji w zakładach z branży spożywczej. Bezpieczeństwo w produkcji spożywczej rozpoczyna się od środowiska, a więc tam, gdzie środowisko jest czyste, nieskażone jeszcze, i tutaj na Mazurach dokładnie największa produkcja spożywcza w zakresie mleczarstwa, nawet piwowarstwa ma miejsce. Podczas konferencji będziemy rozmawiali nie tylko o znakowaniu, nie tylko o logistyce, transporcie, bezpiecznym transporcie, przechowywaniu, ale przede wszystkim o produkcji, i to bezpiecznej produkcji w zakresie zapewnienia najwyższej jakości tych produktów. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. kontroli jakości produktów, utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych, a także bezpiecznego pakowania i znakowania produktów. Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Mrągowski Zakład Produkcji Mleczarskiej Mlekpol, w którym zapoznali się z wysokimi standardami czystości i produkcji wyrobów mleczarskich. Chcemy pokazać przede wszystkim wielkość i rozmach naszego zakładu. Chcemy przedstawić się jako producent żywności, duży producent żywności, który ma przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo produkcji, który ma dbać o to, żeby ta produkcja była wysokiej jakości z jednej strony, a bezpieczna z drugiej strony, bo to jest dla nas sprawa najważniejsza. Trudno sobie wyobrazić, żeby te 1 000 000 litrów mleka, którą codziennie przetwarzamy, żeby to mleko, ten produkt finalny stwarzał jakiekolwiek zagrożenie, bo to dotyczy zbyt dużej ilości ludzi. Wizyta w Mrągowskim Mlekpolu zakończyła dwudniową konferencję Bezpieczny Produkt Spożywczy. Jak podkreślali organizatorzy, w naszym regionie branża spożywcza rozwija się szybko, a producenci dążą do spełnienia wysokich standardów produkcji. Jednym z przykładów jest właśnie Zakład Produkcji Mleczarskiej Mlekpol w Mrągowie.